30 lipca o godzinie 22:30 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z ministrem do spraw integracji europejskiej Janem Krzysztofem Bieleckim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, dobry wieczór. Witam pana ministra Bieleckiego. Witam Jarosława Kreta, który przedstawi pierwsze listy, które Państwa odeszły. Konkretna rozmowa z Janem Krzysztofem Bieleckim. Przedstawiać nie trzeba byłego premiera, człowieka z najbliższego otoczenia Solidarności Gdańskiej, ekonomisty, jednego z nielicznych w poprzednim sądzie, a dziś w poprzednim Sejmie. Jedno wychodzi. A dziś ministra do spraw integracji europejskiej. To tajemnicze sformułowanie, właściwie nie wszyscy ten tytuł pamiętają. Panie ministrze, czy ta cała integracja Europy jest mrzonką czy polityczną realnością? To dobrze, że pan jednak sprostował, ponieważ ja się nie myliłem i zawsze mówiłem Wysoki Sejmie, jak przemawiałem. Natomiast mecenas Olszewski zawsze mówił Wysoki Sądzie. Więc to widać komu co bliższe. Natomiast mnie rzeczywiście w tej chwili najbliższa jest integracja europejska. I powiem tak, że zjednoczona Europa ojczyzn to jest na pewno polityczna realność, która rozwija się w naszej polskiej sprawie. Można powiedzieć, kwestia jest rozwiązana. Szczyt w Kopenhadze przewidział możliwość członkostwa dla Polski, czy my będziemy chcieli tego członkostwa, to zadecyduje o tym rząd polski. Ja myślę, że decyzja ostateczna będzie podjęta w drodze referendum. Nasz numer 2079-11 to jeden, uruchamiamy drugi numer 2057-53. Czekamy na telefony do Jana Krzysztofa Bieleckiego. Jak to jest? Czy możliwa jest integracja Polski z Europejską Wspólnotą Gospodarczą z pominięciem europejskich państw byłego Związku Radzieckiego? Każdy kraj będzie wchodził do tej wspólnoty europejskiej, czy do tej Europy ojczyzn indywidualnie i na własnych warunkach. Także ja sądzę, że Polska jest w tej pierwszej grupie krajów, które postrzegane szczególnie z zewnątrz są jako wzorcowy kraj budujący demokratyczne państwo i gospodarkę rynkową. Natomiast jak będzie z następnymi, no to dalsza sprawa. No właśnie, z tym, że dla nas kiedyś była świetlana Ameryka i wspaniała zachodnia Europa z jednej strony, z tyłu gdzieś Związek Radziecki i kraje tak zwanego RWPG. Gdzie nam jest tak naprawdę bliżej? Czy jednak nie jest nam bliżej do Białorusi, Ukrainy, Rosji, Czech, Słowacji? No są te koncepcje zapisane przy pomocy słowa BIS. Ja powiem tak. Powiedzmy, to słowo BIS nie dla wszystkich jest hasłem czytelnym. EWG BIS, NATO BIS, ale popatrzmy na fakty. Dzisiaj Polska 80% interesów gospodarczych ma z Europą Zachodnią. Kwatera główna NATO mieści się w Brukseli. To są dla mnie konkretne potwierdzenia naszego zainteresowania naszej opcji prozachodniej. Natomiast oczywiście to nie znaczy, żebyśmy nie szukali współpracy regionalnej. I tą tradycję mamy dosyć długą, bo pierwszy szczyt w sprawie współpracy w tej części Europy odbył się w XIV wieku w Wyszehradzie. Piękne. Jednak widzę, że ma pan to poczucie odniesienia się do Europy Zachodniej jako pewnego bloku. A kiedy oni się zjednoczą? Kiedy oni zrealizują zasady tego traktatu z Maastricht? Kiedy oni chociażby walutę wprowadzą wspólną? Naprawdę wspólną. Z Maastrichtem to idzie im nie najlepiej. Jeżeli chodzi o rynek jednolity, zniesienie barier celnych, to w zasadzie ten fakt nastąpił po 1 stycznia 1993 roku. Natomiast Maastricht i wspólna waluta miała być do 1997 roku. To według mnie, powiedzmy, ekonomisty bardziej już w tym momencie mówiąc niż polityka, jest niemożliwe. Jak to będzie? Nie będzie franków, lirów, Deutsche Mark? Przede wszystkim to jest niemożliwe do zrealizowania, sądzę, do końca tej dekady. Czy powstanie jednolita waluta, jak się będzie nazywała, to myślę dłuższa sprawa. Dzisiaj widać, że kryzys
walutowy jest powszechny, że kraje przeżywają rozczarowanie wobec rzeczywistości, która jest po prostu trudniejsza niż marzenia o tym, że tu się następne etapy integracji będzie szybko tak ustawiało. Byłoby nam pewnie żal franków francuskich, szwajcarskich lirów i Deutsche Mark, bo to jakiś kawał historii Europy. A w ogóle, czy to nie nudne jeść wszędzie ten sam camembert, wszędzie to samo Toblerone? Czy ta cała integracja Europy nie może doprowadzić do jej wyjałowienia w tym, co oryginalne? Ja chcę powiedzieć, do Szwajcarii na ser, a do Francji na też ser, ale typu camembert. No tak, ale jak się znam na życiu, to ten ser camembert, żebyśmy się trzymali tego przykładu, to jest do kupienia i w Szwajcarii, i we Francji, i w Niemczech, i w Stanach Zjednoczonych, i w Japonii, i podejrzewam w Australii, w Nowej Zelandii. I ja się cieszę, że on jest do kupienia w Polsce. Natomiast problem polega na tym, żeby również był polski ser, żeby można było go sprzedawać w krajach Europy Zachodniej, żeby była wielość serów po prostu, a nie jeden gatunek sera. Bo jeden gatunek sera, to byśmy doszli do Orwella bardzo szybko. Wtedy by był jeden ser, jeden rodzaj mieszkania, jeden rodzaj ubrania i jeden film do oglądania po 20. No właśnie, bo my mówimy o rozmaitych serach, a ja mówię o oryginalności. Chodzi o to, czy Polska wchodząca na przykład do zachodniej Europy nie grozi jej pewna unifikacja z pominięciem jej historycznych i społecznych doświadczeń. No tak, to sprowadza mnie do tego, gdzie są pewne granice integracji, do takiego pytania. Ja bym powiedział tak, że tam, gdzie nasza tradycja uległaby zatraceniu, tam, gdzie nasza kultura narodowa uległaby zatraceniu, to widać wyraźnie, że jest za daleko w tej integracji, czyli tego progu nam nie wolno przekroczyć. Język. Co z językiem? Na Zachodzie mówi się o tak zwanym franco-anglerze, już funkcjonuje taki język. Oj nie, ja myślę, że wręcz te wartości narodowe, ale w tym dobrym pojęciu, nie w pojęciu ksenofobicznym, one odzyskują wręcz na znaczeniu. I właśnie myślę po pęknięciu muru berlińskiego, po 89 roku, widać wyraźnie, jak nastąpił taki wzrost właśnie poczucia dumy narodowej. Pięknie o tym powiedział ostatnio Major, który przywołując zresztą preambułę Traktatu Rzymskiego, powiedział, że przecież to jest jak najściślejsza więź, ale pomiędzy narodami, bo the peoples, czyli w liczbie mnogiej, prawda? I odwołał się do tej dumy brytyjskiej. 20 79 11 20 57 53, pierwszy telefon. Panie ministrze, ja mam takie pytanie. Czy mógłby pan powiedzieć, jak się pan czuł, gdy kilka dni temu oznajmiał nam pan o kolejnej ewugowskiej pomocy, gdy tego samego dnia Europa Zachodnia w sposób uwłaczający wszelkiemu liberalizmowi zamknęła dostęp naszym towarom, to znaczy konkretnie wiśniom do swojego wolnego w cudzysłowie rynku. Czy do takiej Europy nas pan prowadzi i jaką rolę pan nam w niej przeznacza? Dziękuję bardzo. Ja mam nadzieję, że ta Europa oparta o tą sztywną politykę rolną skończy się po 96 roku, a być może nawet wcześniej, ponieważ są wreszcie nadzieje na zakończenie tak zwanej rundy urugwajskiej GATT-u, a więc te wszystkie sztuczne ceny, ograniczenia i tak dalej prysną. Natomiast wiśnie stały się pewnym tematem dyżurnym, w którym jest jednak, muszę powiedzieć, to trochę nieporozumień. Bo jeżeli weźmiemy pryszczyce, to tam była sprawa według mnie ewidentna. Wina była po stronie biurokratów z Brukseli, z wspólnoty europejskiej. Myśmy zajęli zdecydowane stanowisko. Natomiast z wiśniami, no, trzeba powiedzieć, że w ramach istniejących procedur to ta decyzja mogła być przez wspólnotę podjęta, zwłaszcza, że wprowadzona cena minimalna wynikała z tego, że wspólnotę zalał kraj bliski nam, czyli Węgrzy, i myśmy tych Węgrów padli ofiarą. A więc starajmy się mieć chłodną ocenę, nie wszystko brać pod jedną miarę, widzieć plusy i minusy, no i mieć swoje zdanie w tym wszystkim. Mówiliśmy o tym, jakiego typu ograniczenia, czy też jakiego typu fragmentami do Europy powinniśmy wchodzić. Czy to dotyczy pewnych sfer kultury, gospodarki, rolnictwa, czy to dotyczy może regionów, czy to dotyczy może całości, którymi powinniśmy do Europy wchodzić? Czy szybciej do Europy wejdzie Śląsk niż Podkarpacie? Czy szybciej do Europy wejdzie produkcja wiśni niż produkcja książek? Myślę, że rozdzielmy jednak współpracę gospodarczą od jakiejś pana
koncepcji politycznej integracji w kawałkach. Polska jest tożsamym państwem i jako państwo może rozważać kwestię pełnego członkostwa. Ja nie przypuszczam, żeby w ogóle ktokolwiek sugerował możliwość przyłączenia się po kawałku. Natomiast trzeba powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy zaawansowani w niektórych polach współpracy gospodarczej, w innych jesteśmy mniej zaawansowani, w jednych umiemy lepiej korzystać ze źródeł, innych nie. Jeżeli chodzi o połowę produktów przemysłowych, to mamy wolny dostęp i tu w ogóle nie ma żadnych ograniczeń, o których między innymi ten pan przed chwilą wspominał. No i musimy się nauczyć funkcjonowania, działania w sytuacji trochę innej niż w 1989 roku, bo w 1989 roku wszyscy nas kochali, byliśmy cudownym dzieckiem Europy, które zrobiło rewolucję, zwalczyło Imperium Sowieckie i teraz otworzyli przed nami granice, a dzisiaj się z nami rozmawia na zasadach handlowych i to jest trudne. 20-79-11, 20-57-53, proszę kolejny rozmówca. Jeżeli mamy się zbliżyć do Europy lub zrównać z Europą, to u nas być w Polsce powinna być również uznana prawo własności prywatnej. Niestety zwrot zagrabionych przez komunistów mienia nie został zwrócony. Mało tego, najpierw się robi prywatyzację, a dopiero potem gdzieś kiedyś, nie wiadomo czy na za naszego życia, reprywatyzację. Kiedy nareszcie prawo własności w Polsce będzie uznane? Jeżeli chodzi panu o zabezpieczenie interesu tych osób, które zgłoszą roszczenia reprywatyzacyjne, to dosłownie w najbliższych dniach ta kwestia będzie częściowo rozwiązana, ponieważ rząd przyjmie rozporządzenie, które powie o tym, że część prywatyzowanego majątku właśnie jest zabezpieczona, jest jak gdyby odłożona dla tych wszystkich roszczeń reprywatyzacyjnych. Natomiast żebyśmy od razu w takim razie wzięli się za najtrudniejszy problem, jakim jest kwestia gruntów warszawskich, to ja bym powiedział tak, że co można oddać z poszanowaniem oczywiście prawa własności w naturze, to trzeba oddać natychmiast. Czego nie można oddać, to tutaj wydaje mi się być, są dwie szkoły. Jedna jest szkoła taka, która mówi o tym, żeby oddawać w bonach reprywatyzacyjnych. Natomiast ja bym powiedział tak, uznać prawo własności dzisiaj, natomiast realne zwracanie musiałoby nastąpić w dłuższym okresie czasu, powiedzmy na przestrzeni 10 lat, bo ani państwa, ani władz samorządowych Warszawy nie stać, żeby to zrobić w jednym posunięciu. Proszę. Kolejne pytanie. Dzień dobry panie premierze. Chciałem zapytać o taką sprawę. Mianowicie wydaje mi się, że w Polsce powinno się przeprowadzić to jak najszybciej, być może w połączeniu z którymiś rychłymi wyborami prezydenckimi, na pewno nieparlamentarnymi nie zdążymy, referendum, żeby Polacy mogli opowiedzieć się w drodze referendum, a więc w tym mechanizmie demokratycznym najbardziej uwielbianym przez demokratów, czy są za integracją europejską i w jakiej formie. To referendum jest potrzebne szczególnie po to, że planując rozmaite działania i programy integracyjne musimy przecież uwzględniać polską rację stanu. I skoro rząd pana i późniejsze rządy też tej wizji jakoś nie umiały skrystalizować, myślę, że może społeczeństwo jakimś swoim instynktem, tak jak to Polacy zawsze potrafili, tą rację stanu politykom ukaże, szczególnie liberałom, bo liberałowie o racji stanu wiedzą bardzo mało. A pikanterii jeszcze nadaje mojemu pytaniu fakt, że jutro właśnie odlatuję do Maastricht, ale to nie ma związku ze sprawą. To wypadałoby życzyć przyjemnej podróży. Natomiast chciałbym powiedzieć, że ja właściwie już do tego pytania trochę nawiązałem, bo przecież powiedziałem, w kwestii członkostwa nie wyobrażam sobie, żeby mogła być decyzja nieprzyjęta drogą referendum. Zwłaszcza, że taka sprawa doskonale się nadaje na referendum, bo tu jest wtedy prosta odpowiedź, tak lub nie. Natomiast dzisiaj my mamy tylko układ europejski, który w żadnym wypadku nie narusza naszego interesu narodowego, który jest dopiero pierwszym etapem współpracy, gdzie właściwie główne akcenty dotyczą spraw gospodarczych, z którego oczywiście możemy w każdej chwili zrezygnować, jeżeli ktoś by doszedł do takiego wniosku. Natomiast współpraca gospodarcza nam jest potrzebna. Myśmy byli kiedyś w ramionach RWPG, w ramionach Związku Radzieckiego. Dzisiaj ta współpraca jest niemożliwa i my musimy szukać innych rynków, innych partnerów. Musimy szukać szansy na unowocześnienie naszej gospodarki i wtedy być może, jak będziemy mieli
dłuższą listę produktów, to nie będziemy tyle dyskutowali o wiśniach. Żeby może zakończyć ten wątek integracji europejskiej, zapytam tak. Zajmuje się pan pewną mrzonką, która osadzenie ma jeszcze w średniowieczu, jak pan sam powiedział. Czy właśnie, jak powiedziałem na początku, czy to mrzonka, czy zmiana systemu? Czy idea XIX-wieczna, idea europejskiego państwa narodowego ma jeszcze sens? Jesteśmy w XX wieku. W XX wieku dobrze mówić o demokracji liberalnej, bo ona się sprawdziła. Natomiast poczucie wspólnoty to jest rzecz bliska chrześcijaństwu. Tu można by było długo się do tej kwestii odwoływać i ja myślę, że w ludziach jest w ogóle naturalna wola współpracy, szukania kontaktów. I nawet jak ci, którzy mówią, że jutro zamkną granice i spowodują, że jak gdyby znowu będą dwa światy, to muszą widzieć, że ci nasi ludzie jak mrówki chodzą przez tą granicę, szukają kontaktów. A więc nie tracąc swojej dumy narodowej, swojej tożsamości, no też musimy wiedzieć, że żaden drut kolczasty, żaden mur nie oddzieli państw i ludzi od współpracy. W ludziach jest również naturalna niestety skłonność do wywoływania wojen. My tych wojen nie chcemy. Czy szybciej ich unikniemy, budując tworząc wspólnoty i każąc im się łączyć, czy może budując wyraziste granice i mówiąc, gdzie Niemiec ma się różnić od Polaka, Polak od Francuza, gdzie jeden drugiemu nie zagraża? Pan pyta o kwestię niezwykle ważną, ponieważ rozumienie bezpieczeństwa Polski. Ja bezpieczeństwo Polski rozumiem w ten sposób, że właśnie Polska, należąc do rodziny demokratycznych państw Europy Zachodniej, ma największe gwarancje bezpieczeństwa. To oczywiście przekłada się na przynależność do Paktu Północnoatlantyckiego, to przekłada się na współpracę i przynależność do wielu instytucji europejskich. Natomiast właśnie Polska demokratyczna, Polska silna swoją gospodarką, to jest najlepszy odstraszacz od jakichkolwiek wojen. Bo przecież wojny są, toczą się, żeby chociażby wspomnieć o tragicznej, smutnej wojnie w byłej Jugosławii. Dlatego trzeba mieć to państwo silne, demokratyczne i o zdrowej gospodarce. Mamy pytanie. Dzień dobry. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, słyszymy pana. Panie ministrze, ja chciałbym łaskawie pana zapytać. W ogóle, o ile sobie przypominam, wie pan, to pan, będąc premierem, występował za granicą, a konkretnie w Stanach Zjednoczonych, określając te władze komunistyczne jako, no powiedzmy sobie, coś w rodzaju okupacji. A druga sprawa, która mnie bardzo interesuje, to w Krakowie, o ile pamiętam, było forum takie europejskie. I wtedy w stosunku do byłego Związku Radzieckiego, nie tylko, pan zajął takie stanowisko. Również pan chyba dobrze pamięta, ja bym nie chciał powtarzać pewnych słów. Jak dzisiaj pan, jako minister współpracy z zagranicą, ocenia te swoje dotychczasowe działania jako polityk, jako minister, jako fachowiec? Jeżeli może nieprecyzyjnie się wyraziłem, to najmocniej przepraszam, wie pan, ja nie, broń Boże. Ale jestem prostym robotnikiem. Broń Boże. Aczkolwiek, no interesuje się, a szczególnie obserwowałem pana działalność jako premiera, bo ostatecznie, wie pan, no nie te afery i tak dalej, ale to, wie pan, ja już pomijam. Tylko te dwa ważne momenty pańskiej działalności jako premiera, wystąpienia oskarżania, tak w moim odczuciu to nastąpiło, wie pan. Nie wiem, być może, że na tym poziomie intelektualnym nie mam tej wiedzy, nie mam tej dyplomacji zrozumienia, o co tam chodziło, ale w każdym razie wydaje mi się tak osobiście, że pan zaprzepaścił troszeczkę tak szeroki, ogromny rynek wschodni swoim wystąpieniem w Krakowie. Dziękuję uprzejmie. Myślę, że nie zaprzepaściłem tego rynku wschodniego, zwłaszcza, że ten rynek sam się rozpadł, bo Imperium Sowieckie szybko upadło i ten minister, zresztą kultury, który wtedy powiedział, że premier Bielecki otańczył czeczotę, o ile dobrze pamiętam, no to już odszedł i odszedł razem do historii Związek Radziecki i takie myślenie imperialne w ogóle na temat Polski. Natomiast moja ocena komunizmu nie tylko, że nie uległa zmianie, ale dzisiaj tylko mogę powiedzieć,
że żal mi, że ta ocena nie została dokonana natychmiast po objęciu rządów przez Tadeusza Mazowieckiego, kiedy była najlepsza okazja, żeby po prostu powiedzieć prawdę, żebym ja z panem, z tym panem słuchaczem nie musiał dyskutować na tematy, wydaje mi się, oczywiste, bo Polska w momencie rządu Tadeusza Mazowieckiego była bankrutem, była krajem niewypłacalnym, była krajem, który był zadłużony również wobec swoich obywateli, o czym obywatele kraju nie wiedzieli, była krajem zniszczonym ekologicznie. Jak się dzisiaj pojedzie na Śląsk, to przecież widać te 2 miliardy ton hałd i zapadanie się budynków o 20-30 centymetrów, a więc te straty były potężne, więc ja się tych słów nie wstydzę. Mnie tylko jest żal, że dzisiaj się tego już nie pamięta. Dziękuję. Kolejne pytanie. Dzień dobry, panie ministrze. Może zechciałby pan nam powiedzieć, ponieważ mamy nieustanne wiadomości, że Polska zaciąga jakieś kredyty, jakie kwoty kredytów zaciągnęła Polska od 1989 roku, na jakie cele, kiedy my mamy płacić odsetki i kiedy mamy spłacić kredyty? Nie wiem, czy na wszystkie szczegółowe pani pytania odpowiem, to znaczy, ile tych kredytów Polska zaciągnęła. Ja sądzę, że w tej chwili, biorąc pod uwagę wykonanie kredytów, co jest dla mnie ważniejsze, bo to, że my mamy możliwość wzięcia kredytu czy otwartą linię kredytową, to jeszcze nie znaczy, że te pieniądze fizycznie pożyczyliśmy. To nie sądzę, żebyśmy więcej pożyczyli niż około 1,5 miliarda dolarów. Również mogę panią zapewnić, że my w tej chwili patrzymy na zaciąganie kredytów właśnie za granicą z punktu widzenia bezpieczeństwa bilansu płatniczego państwa. To znaczy staramy się, żeby spłata kredytów była możliwa dzisiaj, jutro, za 5 lat, a nawet analizowaliśmy to do 2005 roku. Właśnie, żeby rok 70 czy lata 70 się nie powtórzyły. Dajmy szansę tym, którzy do nas pisali. Przypominamy adres Grzybowska 77, listy, które nadeszły. Jarosław Kret. Tak, były dwa listy na temat, z pytaniami na temat prywatyzacji, ale już pan premier odpowiadał. Jest jeszcze, czy jest pan za bezwzględnym uznaniem prawa własności? Tak. Tam miała być odpowiedź jednym zdaniem. Tak. Tak. Drugie pytanie. Jak według pana doświadczonego polityka, byłego premiera, powinien zachować się rząd, gdy wobec niego zostaje postawione wotum nieufności? Jeżeli jest postawione wotum nieufności, to obowiązkiem rządu jest wygrać ten wniosek i nie poddać się. Natomiast co innego by było, gdyby to wotum nieufności przeszło. To wtedy rząd podaje się do dymisji. Natomiast rząd musi walczyć, a nie płakać. No i jeszcze jedno takie ciekawe pytanie. Jakie jest pana zamiłowanego piłkarza, osoby z Gdańska, zdanie na temat ostatnich wydarzeń w PZPN-ie? Dotyczy to zdobycia Mistrzostwa Polski przez Legię. Bardzo ważne pytanie. Chciałem powiedzieć, że ja mieszkam w Warszawie. No tak, ale... I to nie znaczy, że nie mam sentymentu do Gdańska, ale jak mieszkam w Warszawie, to znaczy staram się tak, po prostu czuć mieszkańcem tego miasta, chociaż wędruję, bo mieszkałem parę miesięcy na Ursynowie, mieszkałem na Mokotowie, teraz mieszkam w Śródmieściu i być może ta runda będzie trwała dalej, co jest związane z wykonywaniem przeze mnie pracy. Natomiast no ale ten PZPN. PZPN. Uważam, że bardzo dobrze, że zaczęliśmy o tym mówić, ponieważ ta sprawa wymaga wyjaśnienia. I ja oczywiście nie mogę być sędzią, natomiast jako kibic, jako opinia publiczna, ja mogę żądać jednoznacznego wyjaśnienia sprawy, ponieważ to można według mnie wyjaśnić. I te cuda związane z meczami, i te wyniki, i później kwestia kar, i później rozwiązań, które zostały przyjęte. Myślę, że to wymaga po prostu odpowiedzialnego, profesjonalnego rozwiązania. Dziękuję. Wróćmy, ale trafiliśmy do Warszawy, więc zajrzyjmy w tej chwili na moment do Warszawy. Pan był premierem rządu, który narzucił Warszawie statut. Przypominam, narzucił. Następnie wymieniało się pańskie nazwisko jako osoby, która popiera, a w każdym razie nie potępia wprowadzenia zarządu komisarycznego dla Warszawy. Czy uważa pan, że sytuacja samorządowa Warszawy jest na tyle zła, że dojrzała już do komisarycznych rządów? To ja powiem, jak to było w 91 roku, na ile oczywiście pamiętam. Wydaje mi się, że było to tak, że najpierw była rozważana rzeczywiście kwestia zarządu komisarycznego, to znaczy, żeby było wiadomo wreszcie, kto rządzi w Warszawie.
Potem się okazało, że to jest niemożliwe do wprowadzenia. Potem była próba wprowadzenia... W 91 była rozważana komisaryczny zarząd tak. Warszawy? Pierwsza tak. Słyszę. To... Ale może. No. Potem była sprawa statutu dla Warszawy. Potem rzeczywiście Rada Ministrów przyjęła ten statut, ale on wynikał z tego, że właściwie tego statutu nie można było przyjąć, czy też jakiegoś uregulowania, które by porządkowało sytuację, ponieważ w Warszawie mamy taką podwójną zależność. Radny jest radnym poszczególnej dzielnicy i radny jest również radnym Warszawy. Tak. I teraz wydawałoby się, że skoro jest ktoś radnym Rady Warszawy, to powinien mieć wizję całego miasta i spojrzenie właśnie ogólnomiejskie, natomiast jak jest radnym dzielnicy, to akcent dzielnicowy. A tam cały czas był ten konflikt, że dzielnica chciała, żeby radny był tylko reprezentantem interesu dzielnicy w Radzie Warszawy. W związku z tym oczywiście dochodziło do konfliktów i była sytuacja typowa. Wydaje mi się, jaka jest w dużych miastach. Dużo dyskusji i mało rządzenia. I tę sprawę oczywiście trzeba przeciąć bardziej radykalnie dzisiaj. To znaczy poprzez nowy ustrój Warszawy. Nowy ustrój Warszawy. Pan otrzymał bodajże największą liczbę głosów właśnie w województwie warszawskim. Wymieniało się pana jako potencjalnego prezydenta. Podjąłby się pan tej trudnej roli dla dobra swoich warszawskich wyborców? Powiem to z żołnierską szczerością w takim razie, że to jest wielkie wyzwanie. I ja bym, gdyby była możliwość wzięcia udziału w wyborach prezydenta Warszawy, ale w wyborach bezpośrednich, to powiem, że stanąłbym do tej rywalizacji, bo ja lubię rywalizację. Natomiast dlaczego mówię w wyborach bezpośrednich? Bo jeżeli rządzić, jeżeli odpowiadać, to również mieć uprawnienia, bo inaczej to jest się sparaliżowane. Oczywiście, dziękuję. Mamy pytanie. Chciałem się zapytać, jak pan minister ocenia sprawę podpisanego dwustronnego układu między Watykanem a Rzeczpospolitą Polską, zwanego konkordatem. Jaki to ma wymiar dla Polski? Czy to jest korzystne na dzisiaj, w przeszłości? I jeszcze chciałem się zapytać, jak to będzie odbierane w Polsce, w Europie Zachodniej, do której mamy, prawda, dążyć i jak też to Watykan ocenia, czy jest to korzystne dla dwóch stron, czy bardziej dla Kościoła. To by było na tyle. Dziękuję ślicznie. Jak to Watykan oceniał, to wypowiedział się wczoraj czy przedwczoraj papież na ten temat bardzo jednoznacznie. Ja powiem, jak ja na to patrzę. To jest dokument, który zamyka pewien rozdział, który porządkuje szereg spraw, ale który również stawia szereg kwestii otwartych. I bardzo dużo będzie zależało od interpretacji, od tego właśnie, jak te kwestie otwarte będzie się domykać, jak te sprawy, które mogą być różnie interpretowane, będą wyjaśniane. I życie, jak to często zresztą się zdarza, pokaże, na ile ten dokument jest realizowany. Wydaje się, że dzisiaj oddaje on i zamyka ten niechlubny jednak rozdział stosunków pomiędzy Kościołem a państwem uregulowany jeszcze za dawnych czasów komunistycznych. Kolejne, już chyba ostatnie pytanie. Halo, wieczór. Dobry wieczór. Panie ministrze, mam wielką prośbę. Chodzi mi o problem. Jak pan minister widzi problem, rozwiązanie tego problemu? Tak zwani turyści ze wschodu przywożą do nas tandetę, sprzedają na ulicach wszędzie, nie płacą podatku, wywożą od nas miliardy dolarów na wschód. O tym pisze prasa, prawda, i tak dalej. W sensie mówi, jak pan minister myśli, jak można zapobiec? Bo to jest problem duży jednak, wywozy dolarów na wschód z Polski co roku. To jest duży problem. Natomiast ja tego problemu dużego nie widzę od strony właśnie wywozu jakichś olbrzymich ilości dolarów, miliardów. Przynajmniej te dane dotyczące analizy bilansu płatniczego, analizy popytu na walutę wymienialną, wydaje się, że tego nie potwierdzają. Oczywiście, że oni kupują waluty, natomiast to nie są tego rozmiary. Dla mnie jest o wiele większy problem, że ci turyści ze wschodu niestety przywożą również ze sobą przestępczość. I ta przestępczość jest często zorganizowana. I to stawia bardzo trudne pytanie. Jakim jest, czy te ograniczenia, które zostały niedawno wprowadzone, wystarczą, czy też trzeba będzie pójść dalej, to znaczy pójść do wiz.
czy po wizy. Nasz czas powoli dobiega końca. Jeszcze może na koniec ostatnie pytanie związane z tymi wszystkimi aferami. Uchodzi pan za człowieka majętnego. Czy uważa pan, że w polityce powinien obowiązywać jakiś cenzus finansowy, czy na przykład ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej dla osób pełniących funkcje polityczne uważa pan za słuszne, czy nie? Podzielmy ludzi umownie i szybko na dwie kategorie. Ludzie normalni i politycy. Jak jest ktoś człowiekiem normalnym, to wtedy myślę, że jedynie Policja Skarbowa powinna zaglądać mu w kieszeń. Natomiast jeżeli chodzi o polityków, to chciałbym powiedzieć, że podlegają szczególnej kontroli, powinni być poddawani ocenie. Pan również może tej oceny dokonać. Jeżeli o mnie chodzi, to ja swoją deklarację majątkową wypełniłem zaraz po objęciu urzędu premiera w 1991 roku, na zakończenie pracy jako szef rządu polskiego w 1991 roku. Wypełniłem ją również w 1992 roku i w 1993. Bardzo proszę, może pan tę deklarację obejrzeć, ponieważ tak rozumiem przejrzystość działania polityków. Jak duży zapłacił pan podatek w tym roku? W tym roku zapłaciłem 14 milionów złotych. Jeszcze wyjaśnię dlaczego. Ponieważ kiedy był rząd Jana Olszewskiego, udało mi się wykładać dwukrotnie w Stanach Zjednoczonych na dobrych uniwersytetach. Dziękuję bardzo. To były pytania do Jana Krzysztofa Bieleckiego. Dziękuję państwu, dziękuję Jarosławowi Kretowi. Oczekujemy na państwa listy pod podanym adresem. Naszym następnym gościem, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, pan profesor Adam Strzembosz. Dziękuję, do zobaczenia, a teraz konkretnie za tydzień.